I teraz przechodzimy do sytuacji otrzymywania tlenków. Tlenki otrzymuje się w reakcji syntezy. Najczęściej. Reakcja syntezy jest wtedy, gdy z kilku substratów A plus B powstaje jeden produkt C. Czyli mamy do czynienia z reakcją syntezy i większość tlenków właśnie tak się otrzymuje. Na przykład spalanie węgla. Najprostsza rzecz, które otrzymuje się w kotłowni. Węgiel plus tlen powstaje tlenek węgla 4 CO. Tlenek węgla 4, przypomnę, jak się pisze wzory, skoro to jest 4, to jest 2, to się skraca, tak? I robimy na krzyż i powstaje nasz CO2, czyli dwutlenek węgla. Typowa reakcja syntezy, typowa reakcja spalania. Pewnie znacie ze szkoły podstawowej reakcję spalania magnezu, taka reakcja, co bardzo ostro świeciła w oczy. I powstaje w wyniku tego tlenek magnezu. Oczywiście to nie matematyka. Nie przepisuje się po prawej stronie, tylko zawsze się dobiera wzory. Czyli magnez jest w drugiej grupie, jest dwuwartościowy, tlen jest dwuwartościowy, skraca się. O. I mamy 1,1. Czyli jedynki w chemii się nie pisze, czyli mamy MgO, ale za to lewa w tej chwili nie równa się prawej. A w chemii, tak jak w matematyce, musi się równać. W związku z powyższym musimy dobrać współczynniki reakcji. Skoro tu mamy dwa tleny, to tu też muszą być dwa tleny, więc musimy wziąć dwie cząsteczki tlenku magnezu. A jak wzięliśmy dwie cząsteczki tlenku magnezu, no to mamy dwa atomy magnezu, czyli musimy zostawić dwójeczkę. No i teraz lewa równa się prawej, prawda? Teraz wszystko się zgadza. No to zróbmy jeszcze parę ćwiczeń pisania reakcji, bo z tym to zawsze jest ciężko. Przykład C. Na przykład powstawanie tlenku potasu. Czyli musi reagować potas, reaguje z tlenem, i powstaje tlenek potasu, KO. No, jaki jest to współczynnik? I to trzeba oczywiście rozważyć. Potas jest w pierwszej grupie, więc jest jednowartościowy. Tlen jest zawsze dwu i robimy na krzyż, czyli będzie K2O. I dobieramy współczynniki reakcji. Współczynniki reakcji są zawsze przed reagentami, czyli przed substratami i produktami, przed cząsteczkami. Tak? I patrzymy, co tu wpiszemy. Po tej stronie mamy dwa tleny, więc tu też musi być dwa tleny. Żeby były dwa tleny po prawej stronie, to musimy wziąć dwie cząsteczki tlenku potasu. A skoro wzięliśmy dwie cząsteczki tlenku potasu, to 2 razy 2 jest 4, to do reakcji musieliśmy wziąć 4 atomy potasu. Czyli z 4 atomów potasu jednej dwuatomowej cząsteczki tlenu powstały dwie cząsteczki tlenku potasu. Przykład D. Na przykład Fe2. Otrzymywanie tlenku żelaza 3. Żelazo plus tlen, spalanie żelaza albo rdzewienie, jak to by wolał. Powstaje tlenek żelaza 3. Tlenek żelaza 3, więc żelazo w tej sytuacji jest 3 wartościowe. Tlen oczywiście 2, więc robimy na krzyż. No i dobieramy współczynniki reakcji. Tu sobie zostawiamy miejsca na współczynniki reakcji. No i tu już mamy taką sytuację, że tu mamy 2 tleny, a tu mamy 3. Czyli biorąc cząsteczki, to może być 3, 6, 9, 12, 15, a tu możemy 2, 4, 6, 8. No i kiedy się spotkają te liczby? Najmniejsza wspólna wielokrotność 2 i 3 jest 6,
Czyli trzeba zrobić tak, żeby po obu stronach było 6 tlenów. Czyli 2 razy 3 jest 6 i 3 razy 2 jest 6. Proszę zobaczyć, w ten sposób uzyskaliśmy sytuację, że mamy po obu stronach tą samą ilość tlenów. Jeszcze zostały żelaza do uzgodnienia. 2 razy 2 jest 4, czyli mamy 4 atomy żelaza. No i może jeszcze jeden przykład reakcji syntezy tlenków. A przy okazji robimy sobie właśnie bardzo ważne ćwiczenie, jeśli chodzi o pisanie reakcji, dobieranie współczynników reakcji. Weźmy, spróbujmy otrzymać sobie tlenek azotu 5. Azot jest gazem, więc piszemy zawsze w cząsteczkach dwuatomowych, tak jak tlen. Wszystkie gazy piszemy w ten sposób. Też niestety kolejna rzecz do zapamiętania. I powstanie tlenek azotu 5. Tak, bo azot jest pięciowartościowy, tlen jest dwu, więc tlenek azotu 5. I znów dobieramy współczynniki reakcji. O, tu gdzieś musimy je wpisać. I teraz proszę zobaczyć, tu mamy dwa tleny, tu mamy 5. Najmniejsza wspólna wielokrotność, czyli liczba podzielna i przez 2, i przez 5, to jest 10. Czyli musimy zrobić tak, żeby było 10 tlenów po lewej i po prawej. Czyli tu mamy 5 razy 2 jest 10, a tu musimy wziąć 2 razy 5 jest 10. Wynikiem tego jest, że jeszcze mamy 4 azoty do rozdysponowania. W związku z tym, jakbyśmy tu wpisali czwórkę, to nie może być, bo byłoby 8 azotów, prawda? Więc musimy wpisać tu dwójkę. I wtedy są 4 azoty. Jak zwykle proszę sobie spróbować rozwiązać jakiś przykład. Tak? O. Proszę napisać reakcję otrzymywania. Na przykład zróbmy sobie Na2O. Tak? Proszę sobie dopisać lewą stronę i dobrać współczynniki reakcji. Proszę zrobić Al2O3. Proszę sobie zrobić P2O5. I proszę taki trudniejszy zrobić sobie. Przykładowo to będzie większy problem. SO3. I może jeszcze jeden łatwiejszy CaO. O, proszę sobie się spróbować z takimi przykładami napisać reakcję syntezy takich tlenków. Teraz sobie proszę włączyć pauzę. Dobrze, a jak już rozwiązałeś, no to teraz sprawdzamy, czy zrobiłeś dobrze. Sód plus tlen. O, tu powinna być dwójka, tu czwórka. Glin plus tlen, tu powinna być dwójka, tu powinna być trójka, tu powinna być czwórka. Fosfor P plus tlen, tu powinna być piątka, tu powinna być dwójka, tu powinna być czwórka. Siarka plus tlen, teraz patrzymy, tu powinna być trójka, tu powinna być dwójka i tu powinna być dwójka. I tlenek wapnia, czyli tu powinien być wapń, tu powinien być tlen, tu powinna być dwójka i tu powinna być dwójka. Jeśli tak miałeś, no to super. Nauczyliśmy się kolejnej rzeczy.